Dzień dobry Państwu, to jest program SportOker Extra, a dzisiaj moim Państwa gościem jest trener włókniarza Częstochowa i żużlowej reprezentacji Polski, Marek Cieślak. Witam Panie trenerze bardzo serdecznie. Dobry. Mamy miesiąc listopad, a więc tak naprawdę gorąco na rynku transferowym, ale w tych ostatnich latach ten rynek transferowy jest troszeczkę taki spokojniejszy, bo tak naprawdę przed 1 listopada już wszystko wiadomo, kto gdzie wyląduje. W Częstochowie zamiana Jason Doyle za Mateja Żegara, Rune Holta za Adriana Miedzińskiego. I tak naprawdę kolejny kroczek do tego, żeby robić cały czas progres, bo tak jak na przestrzeni lat, 2 lata temu piąte miejsce, 3 lata temu, 3 sezony temu piąte miejsce, 2 sezony temu 4 miejsce, w ubiegłym sezonie 3 miejsce, no to teraz naturalnym krokiem byłoby walka o to jeszcze jedno wyżej podium, czyli srebro. No na pewno, drużyna będzie dobra, bo to są wszystko zawodnicy mnie bardzo znajomi, bo z wieloma wcześniej pracowałem w innych klubach, a tu już 3 rok, no to wiadomo, że z niektórymi się więc lepiej już zapoznałem. No, jestem optymistą przed następnym sezonem i nie stresuję się. Przed sezonem tak naprawdę mówiło się o tym, że trener nie chciał Mateja Żagara do końca w swoim zespole. Mówiło się o Martynie Waculiku. Teraz ta zmiana nastąpiła. Oczywiście to były takie dywagacje też prasowe. To nie tak, bo wiadomo, że Martin Waculik to był mój zawodnik w Tarnowie. Myśmy ze sobą mamy wspólne zainteresowania, czyli rowery, więc mamy ze sobą taki troszkę bliższy kontakt, no i on sam do mnie zadzwonił, że chciałby być w Częstochowie. I nawet ze względu na to, że blisko do domu, dobry dojazd, ale no i ja bardzo chciałem, no ale spaliło to na panewce. No i... Przed meczem w tym sezonie z drużyną toruńską w Częstochowie ja obserwowałem pana trenera w takiej serdecznej rozmowie z Rune Holtą i żartowaliśmy wraz z kolegami, że takie zalążki rozmów kontraktowych, no ale potem rzeczywistość się okazała taka, że Rune Holta mimo upływu lat wraca do Częstochowy po raz kolejny i myślę, że to będzie solidny zawodnik w tej talii pana trenera, bo pokazała to końcówka sezonu, gdzie Rune Holta ma szansę jeździć, to tak naprawdę później odpłaca tymi punktami. No, trzeba wziąć pod uwagę to, że Rune jednak zmagał się z kontuzją, bo jednak to złamanie nogi to jest ciężka kontuzja i trzeba było dać mu czas po prostu. No troszeczkę tam w tym Toruniu bardzo dobrze, że nie za bardzo rozumieli, jak mu pomóc. Ja z Runem mamy bardzo dobry kontakt i był moim zawodnikiem w Ostrowie. Także ja wiem, czego się mogę po nim spodziewać i jestem pewny, że będzie jeździł u nas dobrze. Ten transfer to też taka wartość dodana, ponieważ ten rynek polskich seniorów jest bardzo ubogi. Pozostanie Pawła Przedpełskiego było bardzo dobrą decyzją, wydaje się, w sensie tak naprawdę nazwisk, bo dopiero w przyszłym roku będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądało rzeczywiście na torze. I dokoptowanie do tego zespołu Rune Holty, który doskonale zna częstochowski tor, może spowodować, że ta mieszanka zaskoczy i będzie to pozytywny efekt dla całego włókniarza. No myślę, że tak będzie, bo no drużynę też trzeba tak budować, żeby ci zawodnicy czuli do siebie jakąś tam chemię, prawda? I tak jak ja dużo przebywałem i z Madsenem, i z Lindgrenem, ze względu na wspólne tam treningi po Jurze, to rozmawialiśmy na ten temat i oni byli bardzo za tym, żeby, zwłaszcza Lindgren, żeby Rune tutaj wrócił i to jest dobre, bo tu już widać, że tu będzie jakaś współpraca między tymi zawodnikami, prawda? I zawsze jak jest drużyna, która ze sobą, jak to się mówi, zazębia się wszystko i wszyscy do siebie czują jakąś tam sympatię, to jest dużo lepiej. Czy były jakieś rozmowy jeszcze z innymi zawodnikami, bo o tym się też mówiło dużo wcześniej, natomiast no, tak naprawdę już od ponad miesiąca wiemy, że Jason Doyle zasili włókniarza, tak. Wiemy o tym, że Rune Holta też będzie tym zawodnikiem, ale czy wcześniej były jakieś dywagacje, że mógłby ten skład koncepcyjnie wyglądać zupełnie inaczej, czy raczej od początku składaliście się ku tej koncepcji? Znaczy ja osobiście to powiem, że bardzo chciałem Jasona, bo Jason był zawodnikiem, z którym pracowałem 2 lata w Zielonej Górze i
miło mi było, jak tutaj był na treningu, że bo się pytał, czy ja tu dalej będę, bo jeszcze nie było pewne tej umowy. No, raczej tam wiadomo było, że będę. No. No ale to jeszcze tak nie było powiedziane. No, bo mówi, ja przyszedłem tutaj do Częstochowy, z jednych powodów jesteś ty, nie? No bo w Zielonej Górze zdobył jeden tytuł mistrza świata, jak ja byłem trenerem, a drugi mu uciekł przez kontuzję, bo też by był. Byłby dwa razy mistrzem świata, co w Toruniu uległ takiemu ciężkiemu wypadkowi i potem jeździł. Prawda? Także, ale nie za bardzo wierzyłem, że to się może zdarzyć. Telefon dałem do Jasona. No, myślę, że tutaj Patrycja, pani dyrektor, dużo wniosła, bo ona rozmawiała właśnie z Jasonem dużo. Poza tym chyba dobra opinia też i o klubie, o atmosferze, bo wiadomo, że i Lindgren, i Madsen są zainteresowani, żeby drużyna była mocniejsza, bo lepiej jeździć 18 meczów niż 14. Dokładnie, prawda? Tak. To jest duża różnica, jeżeli chodzi o budżet, prawda, każdego zawodnika. Więc oni też na pewno dawali swoje opinie na temat po prostu tu klubu, kibiców, stadionu, prawda. Także wszystko to pracowało po prostu, żeby przekonać właśnie Jasona. Ale to jest jednak, mimo że w tym Grand Prix ostatnio mu tam nie szło, ale no to jest który tam, trzeci czy czwarty zawodnik polskiej ekstraklasy, prawda? Nie, to jest zawodnik, który tak naprawdę jest gwarantem, powinien być gwarantem co najmniej 10 punktów w meczu, więc no, to... No ja myślę, że nawet więcej. To jest, jak on trafi z wszystkim, czyli ze sprzętem, to jest kawał zawodnika. No i miejmy nadzieję, że będziemy mieć z niego pociechę. Pan trener wspomniał Leon Madsen, Freddy Lindgren. Zawodnicy, którzy przedłużyli umowy o 3 lata, czyli tak naprawdę już myślą o tej przyszłości włókniarza i ten skład tak naprawdę jest budowany nie tylko na sezon nadchodzący, tylko w koncepcji następnych kilku lat, nawet no, kwestia formacji juniorskiej, gdzie nasi juniorzy, Jakub Miśkowiak jest bardzo młodym zawodnikiem i jeszcze kilka lat jako junior będzie jeździł, do tego jest Mateusz Świnicki, Bartłomiej Kowalski, czyli tak naprawdę my nie myślimy tylko i wyłącznie tu i teraz, tylko tak, żeby ściągnąć zawodników na sezon 2-3, żeby oni mogli w tym klubie jeździć i się utożsamiać tak naprawdę z tymi barwami włókniarza. Tak, ale jest też i grono właśnie całkiem młodych chłopców, którzy już dobrze jeżdżą, bo Franek Karczewski na treningach tutaj to jeździ jak stary zawodnik, a ma dopiero w przyszłym roku będzie miał 14 lat. Prawda? Właśnie jedno pytanie było o Franka Karczewskiego, pan trener mnie uprzedził. Tak, no także teraz tam kilku chłopców zdało egzaminy na licencję, również na minitorze, także tam jest kilku chłopaków, z których no, będzie przyszłość. Będzie przyszłość i tak naprawdę trochę to buduje ten polski speedway, bo nie oszukujmy się, ostatnimi latami jest tylko Polska. Polska ten speedway utrzymuje, czy to w Grand Prix, czy to w rozgrywkach ligowych. I gdyby nie nasz kraj, to tak naprawdę żużel mógłby powoli zacząć umierać taką śmiercią naturalną. No tak, ale też my musimy wiedzieć, że dzisiaj skompletować 16 dobrych Polaków jest praktycznie niemożliwe, bo każda drużyna ma w swoim składzie obowiązkowo dwóch. Tak jest, na pozycjach seniorskich. I się okazuje, że jednak są braki, więc dlatego bardzo dobrze, że się szkoli. W naszym klubie jest to dobrze wszystko zorganizowane i jest ta właśnie te pokolenia będą się zazębiać, no żeby tak wszędzie było, bo są kluby, które no nic nie robią, prawda? No teraz niby zmiany regulaminowe, że jest obowiązek w tam każdej kategorii mieć po jednym, dwóch żużlowców, natomiast no wszyscy wiemy, jak to wygląda. To robią kombinację, że tam się bierze jakiegoś chłopaka, który ma zdawać gdzieś licencję i tego i zdał w tym klubie, a potem się kończy już kariera. Dokładnie wiemy, jak to wygląda. No tak naprawdę też problem poruszany ostatnio w środowisku żużlowym z juniorami, którzy kończą wiek juniorski i przechodzą do grona seniorów, bo to też jest problem dla wielu zawodników, dla wielu chłopaków, którzy solidnie jeżdżą. Wiadomo, że jest różny poziom tych zawodników, ale są zawodnicy, którzy naprawdę fajnie się prezentowali nawet w rozgrywkach ekstraligowych, a potem przepadają, bo nie ma dla nich miejsca, czy to w zespołach drugoligowych, czy pierwszoligowych. No i dlatego chyba
będzie czas wrócić do KSM-u, bo jak był KSM, to czy to w Tarnowie, czy w Zielonej Górze, jak byłem trenerem, to były gwiazdy, prawda? Ale też byli zawodnicy no, młodzi, tak? KSM 2,5 jak wtedy. Lampard, Dawid Lampard, czy nawet, jak on się nazywa, Jamruk, który Jakub poszedł Jamruk. Teraz do Lublina. To byli zawodnicy, którzy zdobywali z Tarnowem, jak ja byłem, Mistrzostwo Polski, prawda? I oni byli ważni w tym zespole. Ale to właśnie dlatego, że był KSM i jak się miało dwóch, trzech gwiazdorów, to trzeba było mieć dwóch chłopaków słabszych, więc to było miejsce dla tych właśnie utalentowanych, ale jeszcze nie na takim poziomie jak dzisiaj, nie? Że jest piątka mocnych zawodników i gdzie taki chłopak, to jest niedobre dla rozwoju, bo właśnie te pokolenia tych młodych chłopaków potem po skończeniu wieku juniora giną. No tak naprawdę też, jak jest tylko słabszych zawodników, teoretycznie oczywiście, tak jak trener wspomniał, to jest miejsce też, żeby juniorzy ich zastępowali. Przykład dawniejszych czasów właśnie w Tarnowskiej Unii. Natomiast w Częstochowie, tak ostatnio, no to tak naprawdę jak ma się pięciu mocnych, solidnych zawodników na pozycjach seniorskich, no to ciężko jest zaryzykować zastąpienie seniora przez młodzieżowca, bo wiadomo, że senior teoretycznie jest gwarantem jakiegoś poziomu. Nie zawsze, ale w teorii tak to wygląda. A nawet jak się wysoko wygrywa, to też nie ma jak zastąpić, bo to są pieniądze. Dokładnie tak. I chłopaki jeżdżą za pieniądze i potem dobra, to ja mogę to zrobić i powiem, dobra, to my już wygraliśmy mecz, to pojedzie junior na przykład. No, potem za chwilę mamy ciężki mecz i taktyczna musi iść, ja mówię, no to sobie pojedzie juniora teraz, nie? Ale no, tak nie jest, prawda, bo przypuszczam, żeby nikt nie odmówił, ale to się robi potem kwas, prawda, w drużynie. No nie oszukujmy się, no żużel to jest sport, który generuje koszty i te pieniądze są też bardzo, bardzo ważne. W trakcie sezonu widzieliśmy się i rozmawialiśmy a propos właśnie ewentualnego pozostania trenera, chociaż tak, trener wspomniał kilka chwil temu, że raczej to było przesądzone, że trener zostanie, natomiast ta szorstka przyjaźń, o której się mówi pomiędzy panem trenerem a panem prezesem Michałem Świącikiem, tak naprawdę chyba w ostatniej tej fazie sezonu została lekko ujarzmiona i myślę, że to przedłużenie umowy jest tak naprawdę kwintesencją tego, że wszystko jest chyba między panami w porządku. No, to jest tak, że prezes ma swój charakter, a ja mam swój. I akurat te charaktery są, jak to się mówi, dosyć, no nie awanturnicze, ale wiemy o co chodzi. Tak jest. Z tym, że ja już byłem w tylu klubach i tylu prezesów przeżyłem, no trzeba sobie z tym poradzić, bo ostatecznie, jeżeli ktoś mnie tu chciał, no to po coś, prawda? Myślę, że w tym momencie z prezesem jesteśmy, jak to się mówi, poukładani. Każdy wie, co ma robić. Czyli tak naprawdę nie przeszkadzamy sobie w pracy wzajemnie. Nie, bo na tym to polega. Ja przecież nie pójdę i nie będę się prezesowi wtrącał w sprawy tam sponsorskie, organizacyjne, bo to nie moja działka. Prezes, ja mam swoją działkę, czyli sportową, zawodnikami, tor, takie rzeczy. No oczywiście trzeba rozmawiać. No, prezes jest młodym jeszcze prezesem, trzeba powiedzieć. No, pewnie, że przy Żulu jest już ileś tam lat, ale tym szeryfem w Ekstralidze no to jest 3 lata dopiero, prawda? Także to on się też musi uczyć, prawda, tak jak i ja, nie? Trzeba wiedzieć, że w sporcie są dobre dni i są złe dni, nie? A sztuka jest właśnie, kiedy nie idzie, zachować spokój. Umie się podnieść po prostu z kolan, a nie puszczać, jak to się mówi, w nerwach różnych rzeczy, bo najgorzej, tak jak ja wszystkim zawsze mówię, jeżeli masz coś dzisiaj powiedzieć trudnego, bo jest akurat jakaś taka sprawa, podjąć decyzję, która może ważyć na w drużynie i w ogóle, prześpij się najpierw. Jeżeli jutro będziesz myślał tak samo, to ją powiedz. No myślę, że a też często to ja też tak i wiele razy wygrałem, bo miałem coś właśnie powiedzieć, albo kogoś z drużyny zmienić, to tak, ale potem mówię, dobra, jeszcze nic się nie będę odzywał, ja zobaczę jutro, czy myślę tak samo. I się okazało, że nieraz myślałem już inaczej, nie? I mówię, o jak dobrze, że no najgorzej odkręcać
to, co się powiedziało. To dla wielu ludzi to tak naprawdę też używanie mediów społecznościowych tak powinno wyglądać, że zanim coś napiszę, to powinienem się zastanowić, czy jutro też bym pewnych argumentów użył. No, ale tak powiedziałem. Wszyscy się uczymy cały czas, uczymy się siebie, bo są różne ambicje, różne charaktery. Wszystko jest w porządku w tym momencie. Chciałem jeszcze zapytać o inną relację w klubie pomiędzy panem trenerem, a trenerem młodzieżowców, zawodników młodzieżowych, Sławomirem Drabikiem, bo troszkę pamiętam czasów, kiedy książka pana trenera wychodziła, to Sławomir Drabik był lekko oburzony, tam lekkie były spięcia na tej tarcia, na tej linii, natomiast jak to teraz wygląda, bo wielu kibiców się nad tym zastanawia i chciałoby pewnie wiedzieć, jak to wygląda między panami sytuacja. Ja powiem tak, z tą książką to... Akurat w Zielonej Górze byłem i ta książka była wtedy właśnie tam na fali. I dziennikarze przychodzili do mnie, którzy tą książkę przeczytali i mówili, ale widać, że do Drabika to pan ma sentyment. Ja też czytałem tę książkę i to było od razu widać, że to był taki może ulubieniec pana trenera w tym momencie kariery piłkarza. Powiem, że ja nie rozumiałem później tej, jak to się mówi... Polemiki. Takiej, no nie odzywaliśmy się kilka lat oczywiście ze Sławkiem. Daję sobie palce uciąć, że on tej książki nie czytał. Czytali inni i mu gadali bzdury, o takie rzeczy. I tak to myślę, że tak to było, ale to już jest historia. Czyli teraz między panami jest miła atmosfera. Nie, no, przecież zawsze z Sławka lubiałem. No to dwie legendy częstochowskiego klubu, jakby nie patrzeć, ja panie trenerze. Się cieszę, że on jest w klubie i no niekiedy trzeba po prostu być elastycznym, zrozumieć coś tam. Dlatego zapytałem o Sławka Drabika, bo chciałem przejść do tematu jego syna Maksyma, też tak płynnie, bo wśród zawodników, którzy mieli dołączyć do Włókniarza, mówiło się o Maksymie bardziej, myślę, w kwestiach plotek transferowych niż rzeczywiście takiej realnej możliwości i chęci Maksyma do powrotu do Częstochowy, bo też wielu kibiców by tego chciało. I później ta sytuacja z kadrą, wcześniej jeszcze polemika z Marcinem Najmanem na Facebooku, która też przysporzyła wielu przeciwników ewentualnego powrotu Maksyma Drabika do Częstochowy. Chciałem zapytać, czy to tak naprawdę nie spowoduje troszeczkę, bo nie może spowodować lekkiego zatrzymania w tym rozwoju kariery Maksyma, to jego zachowanie, to wysłanie L4 do pana trenera, że nie przyjeżdżam na kadrę, bo nie oszukujmy się, no młody zawodnik na dorobku to powinien jeszcze mimo wszystko pałać chęcią do reprezentowania kraju, bo to jest kwestia nawet już nie finansowa, ale prestiżowa, wydaje mi się, dla wielu. No cóż, no... Zawodnicy, którzy nie wystartowali w Złotym Kasku, a Złoty Kask to jest pierwszy stopień do eliminacji do Grand Prix. Do Grand Prix. Więc oni się poddali przed czasem. Czyli oni praktycznie... A tak. Jeszcze dokładając do tego, że na drugi dzień był mecz Polska Reszta Świata w Rybniku i te rezygnacje, więc to nie świadczy dobrze o zawodnikach, a najgorzej chyba o formie, bo przecież to nie do mnie przyszły te zwolnienia, tylko do PZMOT-u. Ja PZMOT mi powiadomiłem, o, nie masz jednego zawodnika, którego, tego, a za parę godzin nie masz następnego, więc ja musiałem szukać zastępców, bo przecież mecz musiał się odbyć. Pojawił się Bartek Smektała, Paweł Przedpełski. No to tu z nimi była sprawa, dzwonię do Smektała, on już wiedział i mówi, tak, ja jadę. No to bardzo fajnie. Potem nagle Janowski zrobił też ten sam numer, no to już nie miałem kogo szukać, więc mówię do Pawła Przedpełskiego, a może ty pojedziesz. No i zgodził się i pojechał i bardzo był zadowolony, bo i fajnie pojechał w tych zawodach. No myślę, że sprawa się skończy w ten sposób, bo ja powiedziałem, że ja ich do kadry nie powołam, a kadrę będę powoływał do 20 listopada i na pewno nie będą w kadrze. Nie, tak nie może być, bo albo się otrząsną, bo to są super talenty, każdy. I dwaj bracia w tablicy, a szczególnie Piotrek, Maciek, który ma papiery, ja nie wiem, czy on jest nie bardziej utalentowany niż Bartek Zmarzlik. No i do tego przecież Maksym Drabik. To są ludzie, którzy powinni po prostu tym żużlem rządzić za chwilę w świecie. A nie może być tak, że oni, bo mu się już nie chce, czy coś. A jeszcze w Warszawie się widziałem z nimi w poniedziałek i wszyscy byli zdrowi. I tak naprawdę wystarczyło przyjść po ludzku trenerze. No. Gdyby do mnie zadzwonił jeden czy drugi,
i powiedział mi, to przecież mnie znają. Ja nie jestem zamordystą, tylko raczej wszystko to jest normalnie. Jakby mi powiedział taki Maciek, trenerze, ja to już mam dość na ten rok, bo już jedną kontuzję miałem, drugą, weź no tam kogoś innego. No to bym tak zrobił i nie byłoby żadnej sprawy. Dudek miał jakieś tam zobowiązania w Niemczech, no to zadzwonił i poprosił. Ja mówię, no dobra, to jedź na tamte zawody, tutaj mamy chłopaków, którzy chętnie pojadą. No i tak było. No. Dlatego to troszeczkę mnie boli, bo przecież ten Maciek, no tu można powiedzieć, że w dużym stopniu to jest mój zawodnik, prawda? No właśnie o tego Maciek chciałem zapytać, bo to jest zawodnik, który wychował się przy panu we Wrocławiu i potem razem z panem wędrował. I tak naprawdę to chyba było najbardziej bolesne z tej czwórki, brak tego kontaktu, gdzie można było tak naprawdę, tak jak pan teraz powiedział, po prostu zadzwoniłem do Maćka, bo chciałem się spytać, jak to nie odebrał telefonu, nie odzwonił, więc dzisiaj to powiem, już bym nawet nie chciał z nim rozmawiać, bo nie mamy o czym rozmawiać. To kadr nie będzie powołany, wielka to strata nie będzie dla nas, bo jak był Puchar Świata, to było co innego. Dzisiaj tak co, to dwóch zawodników i junior. Mamy mistrza świata, no mamy Paciuka Dudka, Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej, czy Kasprza, który wygrał Złoty Kask. I jeszcze, także junior już jest, bo to Kubera może być tylko tym tak juniorem, więc problemów. Ale z drugiej strony ja też słyszę kadra, po co kadra, czy coś. Ci ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Kadra musi być, bo musimy zgłaszać do Ministerstwa Sportu kadry, bo jeżeli kadry nie mamy, to nie mamy pieniędzy na nic. Bo jak nie ma kadry, no to po co pieniądze, prawda? A przecież jest dużo, bo juniorzy jeżdżą, dużo tych juniorskich zawodów, seniorzy. Teraz po co sponsor kadry, jeżeli kadry nie ma? A przecież jest i Orlen, jest i Anvil, jest GLS, to są sponsorzy, prawda? I dlatego mamy te mecze międzypaństwowe, żeby właśnie sponsorzy mogli popatrzeć na tych swoich zawodników, których tam wspomagają. No tak to musi być. No, wielu tego nie rozumie, ale na tym to polega. Kadra. Teraz trener będzie współpracował wraz z Rafałem Dobruckim. Taki konsensus no, nie, prezesa... Nie. Od tego to nie wiem. Prezesa Michała Środkorodki pomysł. Jako konsensus. Ale z tego co wiem, to Rafał się na to nie pisze. Rozumiem. No to tak naprawdę trochę sprawę wyjaśnia, chociaż ta w ogóle sprawa znowu prezes Witkowski troszeczkę swoje trzy grosze do tego wtrącił i namieszał, bo jego pewnego rodzaju wypowiedzi jako honorowego prezesa są później odbierane jako stanowisko tak naprawdę całego PZMOT-u, a to chyba nie do końca tak jest. Nie, no okazało się, że prezes Witkowski to jest w sumie fajny gość. Ja tyle lat się z nim znam i przecież nie miał nic przeciwko temu, żebym miał treka na koszulce, bo wiedział, że ja jestem fanatykiem tego roweru. I dogadywaliśmy się, ale co najmniej 8 lat to on mnie zwalniał, tak co roku. Nie wiem czemu, na zdjęciach może źle wychodziłem. W każdym razie, gdyby on do mnie zadzwonił, nawet jak jest prezesem honorowym, czyli nie jest decyzyjny, prawda? Tak jest. I zadzwonił do mnie i by ze mną pogadał, to, że chcę już tego Rafała na przykład, żeby on już został tym trenerem, bo 13 lat, no to... A to ja potem sobie czytam, że będzie zmiana, bo Cieślak w przyszłym roku będzie miał 70 lat, a nie zdobył złotego medalu w Sonie. W Sonie to jest loteria, to jest tak jakby ktoś grał w Totolotka, to nie, ale losowanie, bo... Jedziemy dwa dni, a potem jeden wyścig. A potem jeden wyścig, to ja za ten jeden wyścig jak mogłem. To, że mają wejść do finału, to się mogę podjąć, prawda? Że trzeba doprowadzić, bo tak, raz trzeba wybrać tych, których się uważa, że będą najlepsi, tak jest. A potem trzeba ich poprowadzić do tego finału. Ale w finale to już jest tylko, a z drugiej strony jadą też najlepsi, prawda? Zważywszy na to, że ten stan jest po to, żeby troszeczkę Polaków lekko... No to jest między innymi. I nie wspomniał tutaj, że ten Cieślak to z tą kadrą, bo jeżeli tutaj jestem oskarżony, że nie zdobyłem złotego medalu, to bym powiedział, no ale zdobyłem 13 złotych medali w tym czasie, prawda? W tym 7 razy Puchar Świata, więc mi się wydaje, że dlatego troszeczkę stanąłem okoniem i bo gdyby normalnie to było, to bym powiedział, dobra, umowa mi się kończy ostatniego października i ja mówię publicznie, że ja już więcej nie chcę, niech sobie i wtedy byłoby to normalnie. A tak, no to, ale na szczęście
Na szczęście prezes Sikora i moim szefem to jest Piotr Szymański. On mnie po tej pracy po prostu i on był za tym, żebym był dalej. Tym bardziej on się czuł niezręcznie, bo on po Sonie ogłosił, że ja będę dalej trenerem, prawda? Więc trochę ci prezesi honorowi powinni pić więcej jakiejś. Na uspokojenie. Dokładnie tak. Panie trenerze, jeszcze jedna kwestia, bo to jest ciekawostka. Był pomysł teraz niedawno o tym, żeby junior z zagranicy wrócił do rywalizacji w Ekstralidze. Dla mnie ten pomysł tak naprawdę, który był argumentem, że budujemy też te inne ekipy, no nie oszukujmy się, na przestrzeni lat to pokazało, że to naprawdę nie ma żadnego sensu, bo ci zawodnicy z zagranicy, którzy mają być tym topem, to i tak oni sobie poradzą, a tak naprawdę blokujemy szanse dla Polaków młodych, którzy mogliby jeździć. Na szczęście ten pomysł nie został przegłosowany i zostajemy po staremu. No, bardzo się bałem, że przy głosowaniu, bo różne kluby miały interes w tym. Zielona Góra, Jan Kwek teraz. Leszno miał... Wrocław. Och. Wrocław był głównym jakby to... pomysłodawcą, prezes Rusko. To właśnie od tego, no i prezesa honorowego. Nie? Tak jest. Znaczy, zwyciężył zdrowy rozsądek, bo tak jak powiedziałem, trudno jest znaleźć nam 16 Polaków teraz do tych drużyn, które są w Ekstralidze. To jeżeli dojdzie junior zagraniczny, to za 3-4 lata to będzie postulat, byłby postulat następny. Tylko jeden Polak w drużynie. No bo drugiego byśmy nie znaleźli, prawda? Dokładnie tak. A jeszcze w tym sezonie była taka furtka, gdzie jak miało się 8 zagraniczną, mocną, tak, był Frikę we Wrocławiu czy Czugunow. No i się oszukiwało. I się oszukiwało, bo się wystawiało juniora. Bo zagraniczny jeździł za Polaka, prawda? Dokładnie tak. Więc poza tym tak. Jeden junior, czy dwóch juniorów, czy z Anglii, czy ze Szwecji, czy z Australii, nie zrobią nic, że w tych krajach żużel zacznie prosperować. Nie da rady. My i tak wychowujemy mistrzów świata, bo gdzie Tajów Inen tak naprawdę... Zaczynał w Częstochowie. W Częstochowie. Za prezesa Maszanki. Ten, Sajfudinow. Po Bydgoszczy i później po kolei. Leon Macem. Tak samo we Wrocławiu zaczynał, jak ja byłem trenerem. I iluś tam tych zawodników, prawda? Także czy w tych krajach się coś zmieniło do przodu? No nie, także myślę, że musimy ciągnąć to, co ciągniemy, czyli szkolić jak najwięcej i naszych zawodników jednak, bo jeżeli ktoś jest utalentowany za granicą, to sobie da radę, bo my widzimy, jak juniorzy z tych właśnie krajów przyjeżdżają nawet na te finały Mistrzostw Świata Juniorów, to oni są tak wyposażeni, tam nie ma deka starego sprzętu, wszystko od najdroższych tunerów, to wszystko jest, więc skądś te pieniądze się biorą? Mają tam, prawda? Są bogaci na pewno od naszych chłopaków, także to jest takie, ale to chodziło o to jedno nazwisko. Dokładnie tak. Panie trenerze, na koniec chciałbym taki zrobić mały przegląd wojsk w tej naszej Ekstralidze. Jak pan trener obserwuje te składy, te zespoły, wiadomo, Unia Leszno będzie jednym z faworytów do złota, natomiast też odchodzi z pozycji juniorskiej Bartosz Smektała, więc pewnego rodzaju no, maszyna, która mogła zawsze zastąpić kogoś w zespole z pozycji seniorskich, odchodzi. No, wiadomo, jest Kubera, który jest dobrym, bardzo dobrym juniorem. Inne zespoły, Lublin się wzmacnia, Wrocław tak naprawdę troszkę się osłabił, bo odchodzi Drabik z pozycji juniorskiej, odchodzi Jakub Jamruk do Lublina, więc tak naprawdę może być troszeczkę zmiana tej warty w Ekstralidze. No ja myślę, że tak może być, bo Leszno już nie będzie tym Lesznem. Zresztą to też po 3 wygranych też już jest jakieś takie lekkie... Taka stagnacja delikatna się zaczyna budować. Tym bardziej, że Jarek Hampel, którego też chcieliśmy do Częstochowy, ale zdecydował się zostać. Myślę, że zrobił błąd życiowy, bo teraz będzie miał konkurencję z Kercem, prawda? I nie wiadomo, jak ona się potoczy. Wiemy doskonale, że trochę jest tak, że ten zagraniczny zawodnik nieraz jest bardziej promowany i jak jest młody, zagraniczny, to więcej mu jest wybaczany niż polskiemu seniorowi, tak doświadczonemu i tak utytułowanemu, jak Jarosław Hampel. No oni wiedzą, że Jarek już jest starszy, to znaczy teraz to się ta granica wieku zmieniła, no ale może liczą, no zresztą to ich problem, co ja będę tam mówił właśnie. Ale drużyny się ogólnie powzmacniały. No, Rybnik troszeczkę
Odstaje? Widać, że odstaje. Ale w kontekście Rybnika mówi się o Gregu Hancocku i Greg Hancock wraca po roku przerwy. Pan trener go doskonale zna. Czy no, teoretycznie ma wrócić? Czy jest to w ogóle możliwe? Bo to pytam pana trenera jako zawod. Ja powiem tak, że z Gregiem bardzo długo współpracowałem. I to w kilku klubach. I we Wrocławiu, i w Zielonej Górze, i w Tarnowie. Także to jak Grega dobrze znam. Ale Greg ma niesamowite problemy rodzinne. To nie jest tak, że można dzisiaj mówić, bo on będzie. Nie wiadomo, co on zrobi, bo on się teraz zajmuje żoną. Ma trzech chłopaków i ma 50 lat. I rok nie jeździł. Nikt dzisiaj nie powie, co on teraz będzie znaczył, prawda, w tej ekstralidze. Tym bardziej, że on już rok wcześniej nie jeździł w ekstralidze, tylko jeździł tam w Rzeszowie, prawda? No nie wiem, ja nawet gdyby... On jest bardzo rozsądny. To nie jest jakiś tam... Ktoś, kto potrzebuje zarobić pieniądze i powie, dobra, wszystko jedno, gdzie, tylko żeby... Jeździć pieniądze się zgadzało. On pieniądze ma, także to na pewno nie będzie tak znowu dla niego ważne, czy on zarobi więcej, czy mniej. Ale jeżeli się zdecyduje na jazdę, to znaczy, że czuje się na siłach. I powinien stanowić taką wartość pozytywną. Tak, jeżeli będzie coś wiedział, że coś nie bardzo, a podstawową sprawą to są jego problemy rodzinne, prawda? No i panie trenerze, już naprawdę ostatnie pytanie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Piotr Świderski obejmie zespół z Rybnika i to jest młody, były zawodnik, teraz będzie trenerem przy prezesie Mrozku, ostatnio jako ekspert telewizyjny w wielu kanałach. Jestem ciekaw, jak pan trener oceni tą kandydaturę, czy ma pan jakieś zdanie, czy na razie zupełnie się nie interesujemy tym, zobaczymy, jak to będzie w trakcie sezonu. Ja też jestem zadowolony z takich pociągnięć, bo jest kilku takich właśnie chłopaków, którzy tam się produkują w telewizji, prawda, jako komentatorzy. Grzegorz Zęgota na przykład też, który ostatnio ma problemy zdrowotne. Najlepiej to mi się podoba ten z Gniezna, Jabłoński. Ten już wszystko wie, prawda? Nawet wie, kto jest odsunięty, a kto nie odsunięty. Na razie to on jest odsunięty, widzę z tego drużyny. Myślę, że dobrze. No jakaś nowa krew jest potrzebna. Bo ten rynek trenerski rzeczywiście jest ubogi. Na pewno dużo wie o Żużlu, bo przecież kupę lat jeździł. Troszeczkę mogę powiedzieć, że ten szeryf jego tak troszeczkę jest nieraz nie do opanowania. Ale mi się wydaje, że odważna decyzja, bo drużyna jest troszeczkę, można powiedzieć, personalnie słaba. Nie wiadomo, jak to wyjdzie, bo to Lublin też miał być dokładnie słaby. Dokładnie miał lecieć od razu z ligi, a poleciał Toruń, który był teoretycznie nawet do czwórki typowany. Tak. Także to na razie nie możemy tam mówić, że jakie będą wyniki, bo może być bardzo różnie. Ale mi się wydaje, że tak, prezes Mrozek zaskoczył wszystkich, prawda? A myślę, że to nie jest zła decyzja. A poza tym nigdy nie wiadomo, co w kim drzemie może się okazać. Bo trzeba jeszcze jedno wiedzieć, że bycie zawodnikiem, a bycie trenerem to są całkowicie inne po prostu zajęcia. Mimo, że pracujemy przy tym samym, prawda? Przy ściganiu się w czterech i w lewo. Nie? Trener to już jest całkiem co innego. To już jest inna półka. Panie trenerze, dziękuję bardzo za tą rozmowę, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy się przed inauguracją rozgrywek, porozmawiamy, podywagujemy, jak to będzie wyglądało. Te zawodnicy będą w treningu, więc będzie jeszcze więcej do powiedzenia. Drodzy Państwo, to był program Sport Talker Extra, a moim Państwa gościem był trener włókniarza Częstochowa, Marek Cieślak. Dziękuję bardzo.